www.radiopryzmat.pl. Przystanek Kraków. Cześć, z tej strony Izabela Kita oraz Paulina Jackowska. Witamy Was w Przystanku Kraków. Zapraszamy Was do wysłuchania rozmowy z 23-letnią studentką Aleksandrą Sobanią. Czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz skorzystałaś z autostopa i z jakiego powodu, przy jakiej okazji? Pierwszy raz pojechałam autostopem w 2012 bodajże roku i w sumie to było bardzo przypadkowe, że tak powiem, moje pierwsze zderzenie z autostopem, ponieważ idąc na jednej z karaibskich wysp, po prostu pani się zatrzymała i zapytała się mnie, czy nie podwieźć mnie do sklepu, więc nie wiem, czy można to nazwać autostopem, natomiast no mówię, to gdzieś tam taki początek i tam poznałam, z czym w ogóle się je autostop, czym to jest w ogóle, bo tam bardzo dużo ludzi właśnie z takiego środku transportu korzysta. A jak w ogóle złapać autostopa do konkretnego miejsca? Czy trzeba mieć jakiś karton z informacją? Masz jakieś skuteczne sposoby? Są różne metody łapania autostopu. Myślę, że fajnie być najbardziej widocznym. Często jakiś odmienny strój, piżama taka kolorowa, czy coś, co przyciągnie jednak tego kierowcę, jest ważną rzeczą, bo na pewno to ułatwia dużo szybciej złapaniu autostopem. Natomiast myślę, że teraz kartony jako same tabliczki odeszły już do lamusa trochę, ze względu na to, że jak się pisze cel dany, to jest dużo ciężej złapać ten autostop, ze względu na to, że jadący pomyśli sobie, nie, no ja nie jadę do Wiednia na przykład, ale jadę do Pragi, więc no do Wiednia was nie wezmę, tak? I on wtedy nie wie. Najlepiej sprawdza się karteczka byle dalej po prostu. My z taką jeździmy i z taką wychodzimy i zawsze się gdzieś tam szybciej udaje. O, bardzo ciekawe, bo właśnie myślę, że też panuje taki stereotyp, że stoi się z tymi kartkami właśnie z danym miejscem, więc to bardzo ciekawe. Co jak nikt nie zatrzymuje się przez długi czas? Czy wtedy raczej odpuszczasz, czy próbujesz dalej? Myślę, że nie ma co się poddawać i trzeba próbować. Nieraz mieliśmy taką sytuację, jadąc do Włoch na przykład na stacji w Innsbrucku, gdzie w Austrii jest bardzo ciężko ze złapaniem autostopa, mało kto się zatrzymuje. Spaliśmy prawie 26 godzin, dopiero nad ranem pan się zlitował i nas zabrał, ale też najgorzej jest, jeżeli jadąc już autostopem, ktoś zostawi nas na przejściach granicznych. Wiadomo, że teraz w Europie jakby te kraje przemija się już tak naprawdę prawie nie wiedząc, że jest się już w drugim kraju. Natomiast są jeszcze i myślę, że jest to duża grupa odbiorców, którzy boją się przewieźć po prostu kogoś przez granicę. A ciekawi nas jeszcze, czy tym kierowcom się płaci, czy może raczej oni oczekują zapłaty, czy to jest raczej ich miły gest? Zdarzyły się takie sytuacje, że właśnie niektórzy chcieli ode mnie gotówkę, pomimo tego, że wcześniej jakby umawialiśmy się, że to jest autostop, wytłumaczyliśmy, o co w tym chodzi, że to jest właśnie podróżowanie za darmo, że to ktoś robi z dobrej chęci, a nie zapłata. Natomiast są osoby, które uważają, że trzeba zapłacić za taką usługę. To też bardzo ważne dla osób, które planują rozpocząć swoją przygodę z autostopem. Czy mogłabyś opowiedzieć o jakiejś swojej najciekawszej podróży właśnie stopem? Ja myślę, że takie ciekawe i naprawdę emocjonujące są wyścigi autostopem. Ja miałam przyjemność już w swoim życiu brania udziału w kilku takich wyścigach. Wtedy jest ta adrenalina, jest rywalizacja, ponieważ wyścigi odbywają się z różnych miast w Polsce. Jest jeden cel ustalany za granicę i wtedy wszyscy się ścigamy po prostu w parach i super jest to, jak spotyka się z tymi ludźmi gdzieś na jakimś poboczu czy na jakiejś wsi w ogóle w danym państwie, gdzie w życiu nie miałoby się pojęcia, że akurat się spotka osoby z wyścigu. A właśnie wspomniałaś o tych wyścigach autostopowych. Kto je organizuje? Jeżeli chodzi o wyścigi autostopowe, są to ludzie, którzy naprawdę robią kupę dobrej roboty. Są zgraną ekipą przeważnie. Są studentami w zależności od
miasta. Najczęściej gdzieś to właśnie przy uniwersytetach bądź po prostu grupa znajomych, która chce zrobić coś fajnego dla innych. Przystanek Kraków. A wiesz, że w Krakowie też coś takiego organizują? Nazywa się to Krakostop. Nie gadaj, nigdy o tym nie słyszałam. No tak, ale nie martw się. Zaraz organizatorzy, Dominika Kucharska i Adrian Kuźlik, zdradzą nam wszystkie szczegóły. Kiedy został zorganizowany pierwszy wyścig autostopowiczów? Pierwszy Krakostop został zorganizowany w 2013 roku. Celem była Werona, także ciekawe, bardzo malownicze miejsce niedaleko za Wenecją. A na czym w ogóle polega wyścig? Tak, wyścig polega na tym, że wszyscy zbieramy się w jednym punkcie, to jest AGH w Krakowie i startujemy wszyscy razem. Mamy limit do 500 osób, no i metą w tym roku była na przykład Tarkinia, więc mamy obrany cel i kto szybciej dotrze na metę, ten wygrywa. Mamy tutaj też nagrody za pierwsze 3 miejsca. Bardzo fajnie, a jakie są najważniejsze zasady tego wyścigu? Więc tak, nie można korzystać ze środków transportu publicznego, chyba że jesteśmy w mieście i chcemy wydostać się na wylotówkę, to jest jedyne odstępstwo od reguły. A nie możemy też korzystać właśnie z pomocy przyjaciół, wiadomo, no i korzystamy tylko z autostopu. To taka najważniejsza reguła. Mm-hmm. A jak długi dystans zazwyczaj mają do pokonania uczestnicy i mniej więcej ile trwa ten wyścig? Dystans jest różny. Można go określić w zakresie od 1000 km do około 2. Zazwyczaj jest to około 2 dni, maksymalnie 3. Wiadomo, jeżeli dystans jest dłuższy, to czasami podróż wydłuża się. Okej. Okay. A ile mniej więcej osób bierze udział w wyścigu? W poprzednich latach było to około 500 osób. To był też nasz limit. W tym roku we Włoszech, w Tarkinii, przez względy covidowe było ich troszeczkę mniej. Ale to nie przeszkodziło chętnym, bo było nas prawie 200 osób na kempingu, także równie spora liczba. Mhm. A jak liczne są grupy i czy uczestnicy dobierają się w nie sami, czy jest jakieś losowanie? Grupa liczy tylko 2 osoby. Nie ma losowań, aczkolwiek mamy coś takiego jak parozłączka. Jeżeli ktoś chciałby pojechać, ale nie ma z kim, wchodzi na stronę krakostop.pl, w zakładkę parozłączka, opisuje się, dodaje linki do swojego Facebooka, do social mediów i przez takie ogłoszenie po prostu inne osoby, przeczytając je, mogą się do tej osoby zgłosić. Jeżeli ktoś by nie miał pary, to nie bać się zapisywać się do parozłączki i też często na wydarzeniu w zakładce dyskusja na Facebooku tydzień przed to dosłownie tam wszystko płonie. Każdy kogoś szuka, bo jedni się wykruszają, inni nagle się zdecydują na dołączenie do wyścigu. Także jeżeli ktoś nie ma pary, to nie bać się pisać albo na parozłączce, albo obserwować dział dyskusja w wydarzeniu facebookowym. Super. No to wszystko brzmi super, a ciekawi nas jeszcze przebieg wyścigu. Czy uczestnicy spotykają się na trasie w jakichś punktach, czy dopiero widzą się na mecie? Przez ogromną liczbę uczestników nie ma opcji, że kogoś nie zobaczymy po drodze. Najczęściej spotykamy się na stacjach benzynowych, tak to wychodzi po prostu. I to jest przegenialne, że możemy tego człowieka nie znać, ale tylko zajedziemy na stację, zobaczymy, że ma koszulkę z Krakostopu i już wiemy, że on bierze udział w tym samym wyścigu. I jakoś tak te przyjaźnie, które zawiązują się na tych stacjach benzynowych, fajnie rozkwitają potem na mecie, bo jeżeli jest 500 osób, no to ciężko po prostu złapać z każdym kontakt przez 3 dni. A tak to takie spotykanie się na drodze do wyznaczonego celu jest przegenialnym przeżyciem. Ja w tym roku na przykład spotkałem 15 par, to na pewno po drodze. Co chwilę kogoś się mijało. A już nie wspomnę o ludziach, których się mijało na drodze po prostu, gdzie ja jechałem, a oni na przykład łapali stopę. I też było takie, ojej, ale fajnie, stają nasi, łapią stopa. Nam się przydarzyło nawet łapać stopę razem. Złapaliśmy stopę w 4 osoby, a później spaliśmy razem pod namiotami przy stacji właśnie benzynowej. Nowej. I jeszcze jest super, bo mamy grupę na Facebooku, na której się na bieżąco komunikujemy i każdy może napisać po prostu w którym miejscu teraz jest i możemy się też spotkać w ten sposób. Czyli nie ma takiego wyścigu między nami, tylko właśnie wspieramy się nawzajem, podajemy właśnie miejsca, w których można łapać stopa. Tak, szczególnie właśnie w nocy, kiedy już często ludziom się nie chce, stwierdzają, że sobie odpoczną, to wtedy piszemy na grupie i tam próbujemy się łapać, kto jest gdzie w okolicy, żeby razem spędzić wieczór. Przystanek Kraków. Dziękujemy, że byliście z nami. Audycję poprowadziła Izabela Kita oraz Paulina Jackowska, a audycję realizował Konrad Calik. Do usłyszenia.